Film, jak na legendę przystało, jest pełen barw i nastroju. Chętnie byśmy pokazali ten fragment w kolorach, ale widzowie muszą na to jeszcze niestety poczekać. Dzień dobry. To ja, Jorguś. Tak, ten sam Jorguś, który ponad 50 lat temu ukradł filmowemu ojcu kardynała i bez to mu się łodzi odziąbił. Pozdrawiam wszystkich aktorów dziecięcych z tamtych lat, a szczególnie chłopaków z filmu Podróż za jeden uśmiech oraz wszystkich ich miłośników. Ty tam trzymiesz karbinadel? Nie. Nie? Nie. No to pokaż tam, ta ręka w niej nic nie masz. Nie, tajno tamta. Zanim się podziwimy na Rajza za jedna lacha, bez chwila się podziwimy na Pyrła w Korunie Kazimierza Kutca. Film nagrył Stanisław Lut. Kamera trzymał Andrzej Grunio przy pomocy Jurgusia Białka. Scenografię postawił Bolesław Kamykowski. Jest rok 1971. A jak jest w Rajzie? Tak samo, ten sam Mannschaft. I se tak myśla, że to może jest odpowiedź na pytanie, po jakiemu zdjęcia do wakacyjnej Rajzy zaplanowali dopiero pod koniec lipca. Do kompletu dodajmy jeszcze dwóch studentów autostopowiczów, Andrzeja Wojaczka i Jorga Cnoty. Hej, Matahari! Przyszła mi z Sankunu, se blikła ten szarabary i pokazała, co nam już pod spodkiem. To przysięgnijcie, że to jest prawda, co tam godocie. To uwierza. Jak chcecie, możemy przysiąc. Jasiu. A wiecie, nawet żech nie był w stanie się wyforsztolować, że pora zagodać. Janusz Fonferski wyjechali z Krakowa i do tej pory nie wrócili. Ktokolwiek spotkał wymienionych chłopców, o nich słyszał, proszony jest o skomunikowanie się z obywatelami. Przepraszam was koledzy, gdzie my właściwie jesteśmy? Dziś w Chełmnie, a później wrócimy na Kaszuby. Tak, wrócimy, bowiem sceny nigdy nie są kręcone chronologicznie, ale o tym już mówiłem. Przy muzyce mistrza Jerzego Matuszkiewicza popływamy w jeziorze, pojeździmy rowerami, wpadniemy do Tucholi, a odcinek zakończymy w Kartuzach. W tym odcinku odtajniamy łódzkie archiwa, warszawskie pozostają tajne. Będzie trochę o samochodach, o nagłym deszczu, co z nieba spadł. Zadamy sobie pytanie, dlaczego w filmie jest drożej niż w serialu. Bylibyśmy zupełnie przypadkowo nocowali na kolonii letniej, ale tak się zdarzyło, że nocowaliśmy gdzie indziej. Dziś jest chyba czwartek, 23 września, 266 dzień 71 roku. Imieniny obchodzą Andrzej i Antoni. To pisz, wyślemy bez znaczka, będzie tani. Pamiętaj, że na twoją odpowiedzialność. Okej, posyłamy gorące pocałunki, niebawem będziemy razem, amen. Stan wody Wisły w Chełmie w strefie stanów dolnych wysokich i wynosi 408 cm. Upływu 6. Co zezwala na wykonywanie zdjęć? Ciemna maso, to tylko tak się mówi, ale nie pisze. Kapujesz? Po nocnych opadach deszczu będzie słonecznie do końca dnia. Wiadomości w Chełmie. Pierwszy sekretarz KCPD. Tuż za mostem naszym oczom ukazuje się Chełmno. Zanim chłopcy dojadą do nas starem, przyglądamy się ulicy Osnowskiej. Za nami co prawda nie Wawel, jak widzieliśmy to w Krakowie, ale widok jest podobny, zwłaszcza w oryginalnym obrazie. Dobra, to zejdź. Jak się okazuje, scena przejazdu na łódce jest improwizowana, na co są dowody w scenopisie i w doniesieniach ludzi z terenu. Pisanie kartki bez znaczka miało być skręcone na poczcie, no właśnie, powiedzmy w Chełmnie. Star 660 jest lokalny z Chełmna, na co wskazuje rejestracja. Wysiadajcie chłopaki, ja skręcam nad jezioro. Dziękujemy panu. Ty, pójdziemy tędy.
Chełmno to stare polskie miasto. Przez wiele lat było w rękach krzyżackich, aż wreszcie za Kazimierza Jagiellończyka zostało przez Polskę odzyskane. Dobra, dobra, historyku. Zanim wszyscy dotrzemy na rynek, my w tym czasie tradycyjnie skręcimy jeszcze jednego dubla. A chcąc poczuć się tak jak inne gwiazdy YouTube'a, a nawet Face'a, zapraszam Was na krótką reklamę. To wyślijmy depeszę. A ile masz forsy? 17 zł i 15 groszy. I ty jeszcze chcesz zjeść śniadanie? Pytanie. Scena na moście, którą widzieliście, zastąpiła tę planowaną z rynkowej poczty. Bylibyśmy zupełnie przypadkowo nocowali na kolonii letniej, ale tak się zdarzyło, że nocowaliśmy gdzie indziej. To, na co patrzymy, podczas pisania przez chłopców kartki, było widokiem z pocztowego okna. Skąd to wszystko wiemy? Z autentycznego scenopisu, którego fragmenty widzicie na ekranie. Niektóre z informacji są tak tajne, że nie możemy ich publikować, ale pozostałe. Między innymi zwraca uwagę fakt zmiany lokalizacji śniadania. Mniej więcej tak jak śniadania studentów z Kalwarii na Kazimierz, co pamiętacie z odcinka drugiego. Fantastyczna okazja, ale mieliśmy przecież zjeść śniadanie. Śniadanie zjemy w Gdańsku. Pakuj się, Piorny. Może lepiej poczekać na kierowcę? Żeby nas wypędził na cztery wiatry, nie maruj. Agentka z placówki warszawskiej o pseudonimie Berta przekazała nam następujący szyfrogram. Garamon podała inną szyfrówkę. Puść mnie, Poldek, no puść! No. A mówiłem, żeby zaczekać na kierowcy. Tylko ostrożnie. Spokojna głowa. U mnie jak w banku. Przeklęty krak konfesji. Coś pan powiedział? Ja? Tak pragnę zdrowia, na własne uszy słyszałem. Coś pan brzuchomówca? Nic nie powiedziałem. Może to gęsi. Cholera, może gęsi. Zostawiamy tu swojego człowieka. Teren spory, ale da radę. Bo jak podaje MW, ma rower. Star 25L rzeczywiście był z Gdańska. Co ciekawe, miał jeździć też po Kaszubach. Zwróćcie proszę uwagę na dwie różne drogi. To kolejny filmowy myk. Tu widać szerszą jezdnię. Droga nieokreślona dlatego, że brak nam wciąż potwierdzenia, a podajemy tylko fakty. W serialu kamieniołomy występują właśnie teraz, po Chełmnie. W filmie brak tej sceny. Ale może to i dobrze, że wróciliśmy do Kazimierza. Będzie okazja na dokończenie słów pana Filipa. Kamieniołomy to jest coś, co najbardziej utkwiło mi w pamięci jeszcze w dzieciństwie. Zlituj się, bo ci palnę. Niestety nie udało nam się ustalić, dlaczego w filmie, odróżnieniu od serialu, kolejną lokacją po Chełmnie jest Kazimierz Dolny. To przecież geograficznie nielogiczne. Odpowiedzi szukaliśmy już w Łodzi. Szef siatki poznańskiej Szary ujawnił nam kolejne źródło tajnych materiałów, tym razem w archiwum w Łodzi. Przeglądamy plan filmu. Wykaz obiektów zdjęciowych z oznaczeniem scen. Liczyliśmy na więcej. Tu na miejscu dowiadujemy się, że był to tylko plan działań i kosztów. Podkreślam, plan. Już z doświadczenia zdjęciowego rozumiemy, że był wielokrotnie zmieniany. Wiecie już o zamianie Kalwarii i Brodnicy na Kazimierz? Były też inne plany wobec Pieskowej Skały. Nowum są daty i obsada ról. A propos zmian.
Zgodnie ze scenopisem i fragmentami książki, czego nie zobaczycie w filmie, trafiamy do Tucholi. Przeszliśmy ją wielokrotnie, całą. Tam i z powrotem, bezskutecznie szukając śladów tucholskiej ciężarówki. W książce chłopcy dostali się do Tucholi autokarem z drużyną piłkarską i nam się to udało. Wprawdzie nie z drużyną piłkarską, a sami i nie autobusem, tylko rowerami, ale skutecznie. Bo według historii Adama Bachdaja na rynku w Tucholi znów spotkali kierowcę wozu meblowego. Gospodzie Tucholanka, tak jak Poldek i Duduś planując drogę, zjedliśmy pierwszoklaśne zrazy zawijane. Jesteśmy w Tucholi. Dziś jest wtorek, 14 czerwca. Jedziemy do Złotej Góry na Kaszuby. W tym miejscu przypomnieć wypada, że zdjęcia do serialu rozpoczęto w poniedziałek, 26 lipca 1971 roku. Tu na Kaszubach, czyli w odwrotnej kolejności niż wynika to z serialu. Kraków i Pieskową Skałę nakręcono później, a Kazimierz, jak już wiemy, całkiem chłodną jesienią. Kierowani nostalgią, 50 lat po autorach, również my rozpoczęliśmy zdjęcia od sfilmowania Złotej Góry. Istotnym dla nas fanów filmem jest Abel, twój brat na swetera, gdzie rok wcześniej spotkali się na planie filmowym w komplecie. Łobodziński, Głębiewski, Izdebski i Dymek. Czyli Duduś, Poldek, Stefan Pająk i Jacek Piruk, podróżnicy z Radomia. Dodatkowym ogniwem łączącym Abla z podróżą jest Stanisław Lot. Kto wie, czy nie decydującym. Tam też był odpowiedzialny za zdjęcia. W trakcie nagrań zaczęło padać, ale pozostała nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz. I wiecie co? Teraz już nikt nam tego nie odbierze. I tylko zadaję sobie pytanie, skąd się wziął ten deszcz? Papuas, widziałeś go? Z nieba szpadł! Dawaj, tempo, tempo! Następna lokalizacja oddalona jest od zakrętu o około 120 metrów. Przepraszam was, koledzy, gdzie my właściwie jesteśmy? Moglibyście być trochę bardziej uprzejmi. Obrót kamery czy zmiana kierunku jazdy staje się już w filmie tradycją. Tu nie jest inaczej. Rowerzyści jechali w przeciwnym kierunku. Dziś patrzymy na niedoskonałości tych wehikułów, ale przypomnę, że były świadectwem nawet luksusu. Jako ciekawostkę podam, że każdy z pokazanych tu pojazdów, kwiatów motoryzacji PRL-u, można pod wejherowym obejrzeć, dotknąć, a nawet wypożyczyć. Ewentualnie, jak wspomina to pan Henryk Gołębiewski, popchnąć zepsuty autobus. Jakby ktoś chciał popchnąć żuka w Ręboszewie, to pisać, ja pomogę. To wyszczerbienie na barierze jest do dziś. Nie da rady, chłopcy, klops z silnikiem. Dalej musicie drałować perpedes. No, szerokiej drogi. Pan czarny koszulce, niesie szamy do jeziora. 2,5 odcinka czekałem na to, by pokazać wam kolano. Oto ono. Kolonia nad jeziorem Ostrzyckim z niebem i piekłem jednocześnie. W latach świetności w swoim ośrodku wczasowali tu pracownicy stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Wypoczywali tutaj nie tylko stoczniowcy. Otóż motorówce wypatrzyłem Zygmunta Madziejewskiego. To ten pan. Link do ciekawego materiału z wieżycy z 1976 roku znajdziecie w opisie filmu. Wariowałaś! Oszalałeś? Jeszcze nie. Głupie żarty.
reszcie naszego zespołu filmowego dokładnie objaśniam, jak by tu skubnąć walizkę. A, rozumiem. To oni pewnie chcą sprzedać moją walizkę i popłynąć za te pieniądze na Wyspy Kanaryjskie albo i na Bermudy. Skąd wiesz? Czytałem o tym w co najmniej 6 książkach. Zawsze tak zaczynają. Prawdę mówiąc, był taki plan, ale z braku funduszy to trudno. Ale nie, niemożliwe. W zeszłym roku byliśmy w Łodzi, możemy zdjęcia pokazać. Dziś ośrodek Koszubskiej Doliny nieco marnieje, szkoda. Jednak wbrew pozorom warto przyjechać do Kolana. Choćby tak jak my z sentymentu. Byliśmy tu już 2 razy. Taki nie zginie. Odeślą to gratis do domu. A bo tu wpadł do wody... Który tam stąpił? U nas w rodzinie to się nigdy nie zdarzyło. Nawet nie wiesz, kto wpadł do wody. I to będzie film. Coś ty znikł szpakami karmią taki mądry. Zostaw ich pokułas. Brak im zupełnie obycie. Zginą. Nieodłącznym elementem każdego filmu są duble. Mamy tu kolejny tego przykład. Popatrzcie. Serialowy. Filmowy. Jak widać, niewiele się różnią, ale to ten trzeci dubel podobał nam się najbardziej. A dlaczego wszedł tylko do czołówki? Tego prawdopodobnie nawet Duduś by nie wiedział. Jak podaje Henryk Gołębiewski, wepchnięć do wody też było kilka. Nam starczyło jedno. Nie przewiduję takiego wypadku. To spróbuj przewidzieć. Ale ja nie mam zamiaru podróżować w tak makabrycznych okolicznościach. W takiej sytuacji powiedzmy, że wcale nie wpadłem do wody, zwłaszcza, że tam nie było głęboko. I zupełnie suchy, magia filmu, powiem, że najlepiej wpaść od razu na plecy. I to się najbardziej podoba widzom. Tym akcentem moglibyśmy zakończyć odcinek. Tymczasem powoli kończymy jedynie dzień zdjęciowy. O Boże, Warszawa. Posłuchajcie, pożar prawnym jest rozhlasem. Halo, tu Polskie Radio. Podajemy specjalny komunikat Milicji Obywatelskiej. Dziś rano rozpoczęto poszukiwania pary wybierającej się przez Gdańsk na Bermudy. Zaginionej widziano ostatnio w towarzystwie 2 chłopców, bohaterów powieści Adama Bagdaja. Ktokolwiek widział poszukiwanych, proszony jest o kontakt z babcią Fąferską lub z lokalną jednostką Milicji Obywatelskiej w Kartuzach. Czyś ty przypadkiem sam nie wrzucił tego robaka? Ja? Ja pochodzę z dobrej rodziny. Znam takich, co pochodzą z dobrej rodziny. Sami wrzucają, a potem się dopominają o drugą porcję. Rozglądając się głodni po placu rybaków w Sopocie, czekamy na Poltkę. Przybiegnie z Kartuz oddalonych o 33 km. Z dokumentów łódzkich wiemy, że droga z CPN-u zajęła mu cały miesiąc. Bo według planu te sopockie ujęcia zostały skręcone prawdopodobnie 4 września 71 roku. Popatrz, jaki śliczny. Piękny okaz rochatyńca, oryktes nasiformis linneus. Jelonek dębowy, rochatyniec ma mniejszą główkę i tułów. 13,50 płacisz. Bardzo panią przepraszam. Ale w takich wypadkach jak tu zwraca się uwagę na cenę i głos. U pani Borowicz jest taniej. W jakich wypadkach? 15,80. Takich idą pani Jolanty Bogdal jest drożej, o 2,30. A kiedy autostopowicz jest głodny i jest zbyt drogo, to w takich wypadkach... W jakich wypadkach? Takich, kiedy idzie się zjeść gdzie indziej. Może w pobliskim hotelu będzie taniej. A jakby takiego rochatyńca złapać i ugotować? Albo Ilonka chociaż, jak myślisz? A ja jestem przekonany, że to był rochatyniec. Dodoś! Dudek! Co? Wielka sensacja! Trochę zrozumiale, bardzo ci proszę. W radio nas mówili, kapujesz? Był specjalny komunikat. A do hotelu mamy tylko 600 metrów. Stąd. Gdzie moja walizka?
Lepiej było sprzedać tego przeklętego Grata i pojechać za Forestę z nimi na Bermudy. Szukaj teraz wiatru w polu. Nie w polu, tylko w hotelu. 2 kilometry stąd. Nie w polu, tylko w hotelu. 2 kilometry stąd. Ośrodek sanatoryjno-rehabilitacyjny Perła w Sopocie. Dziś wygląda prawie tak samo jak przed laty. Parking tylko dla cudzoziemskich gości hotelowych. Sztefan! Niech mi drzwi świszą, ta szama. A gdzie te 2 konusy? Może w hotelu? Nie mieli forszy. Po mielonych z jelonka dębowego szukamy Szwedów z zaprzyjaźnionej wycieczki. Co do szukania, mała dygresja, mianowicie przyzwyczajeni wcześniej do lokacji co kilkaset metrów lub nawet obrotów kamery bez ruszania statywu, muszę przyznać, że tej szukaliśmy dość długo. Jak się okazuje, był to przykład sporego skoku. Nie było ich w serialu zbyt wiele, ale właśnie te lokalizacje były najtrudniejsze do identyfikacji. Przepraszam bardzo, czy nie zabraliście ze sobą przypadkowo naszej walizki? Tu ekipa filmowa przeniosła się z Kartus już do Gdyni. Przepraszam. Co wy tutaj robicie? To jest hotel dla cudzoziemców. Nie macie tutaj nic do szukania. No jazda stąd, żebym was tutaj więcej nie widział. Co potem się na razie żegnamy, ale wrócimy tu w kolejnym odcinku. Na molo. On chyba szłania ma w tej walizce. Chyba szłania ma w tej walizce. Jak ty się nazywasz? A? Ja Cepiru. A ja Stefan Pająk. Przepraszam! Pojechał, a nie zdążyłem powiedzieć. Wróćmy. Że za kierownicą Warszawy widzimy scenografa podróży za jeden uśmiech, pana Bolesława Kamykowskiego. I jeszcze go zobaczymy, Warszawę zresztą też. Zwracam uwagę na drzwi sklepu z artykułami alkoholowymi i jedynego z miłośników tychże. Razem obserwujemy plan. I obaj widzimy, że w realu nie ma szans na to, by zobaczyć stąd Gdańską. Jest oddalone o 300 metrów i za zakrętem, ale jak powiedziałem kiedyś, historię tworzy się dopiero w montażu. Wróćmy raz jeszcze do łódzkiego archiwum, tym razem w sprawie 26 lipca, czyli dnia rozpoczęcia zdjęć, w kontekście Papuasa i Stefka. Plan filmu już po pobieżnej analizie przedstawia chronologiczny wykaz scen, który, no dobrze, jak wiem, mógł zostać zmieniony pod wpływem różnych czynników, np. deszczu, co z nieba spadł, ale jasno wskazuje, gdzie skręcono pierwsze ujęcia. Zaskakującą informacją jest obecność wszystkich chłopców na CPN-ie. Zaczekajcie na chwilę. Skąd macie tą walizkę? To walizka jednego naszego kolegi. Kolegi? O, to pewnie jakiś zagraniczny gość. Nie, jechaliśmy razem autostopem. Tak, jak ty się nazywasz? Jacek Piru. A ty? Stefan Pająk. Stefan Pająk. A który z was nazywa się Leopold Wanatowicz? A może Janusz Fąferski ma więcej odwagi, co? A może Jacek Fąferski ma więcej odwagi, co? Panie komendancie, to jakieś nieporozumienie. To jakaś pomyłka. A, to by się nawet zgadzało. Zaraz, zobacz. No bierz ten plecak, idziemy. Nie Szkarkowa, panie komendancie, Żadomia. Nie czaruj, my znamy takich. No nie, prawda, pan panie komendancie, niech nas pan kusi, no. Panie komendancie. Ja Krakowa na oczy dobrze, nie widziałem, dobrze. Nie oszukujemy pana. Chłopcy ze schodów nie wiedzieli, że był tu kręcony serial, co z racji wieku nie dziwi. Ale jak powiedzieli, aha, teraz będą już wiedzieć. Co podkreśla edukacyjny charakter naszego filmu. Ja tam nie pójdę. Ale to jedyne teraz wyjście. Przez niego wszystkie nieszczęścia. Mogliśmy teraz stunąć światem aż do Gdyni. A tak to co? Na niego nie ma sposobu. Ty też dostaniesz 25. Na goły tyłek. Zastanów się, co robisz. Już się zastanowiłem.
Milicja nic nie pomoże. Żeby mi tu nie było żadnych niespodzianek. W komisariacie spodziewałem się spotkać pana Józefa Nowaka. Zwyczajowego odtwórcę ról komendantów nie tylko w filmach pana Jędryki. Pewnie byłby milszy, ale i tak przecież nic nie piecze. O aktorach powiem więcej w następnym odcinku, również o chłopcach z Radomia oraz o alternatywnej obsadzie ról. Wiecie co? Jednak piecze. Spokój. No to my już możemy się ulotnić. Zaraz. Ty, pójdziemy tędy. Tak między nami fanami powiem, że przesunęliśmy w tym miejscu statyw z kamerą o 10 metrów w lewo. Jeśli chcielibyście trafić w punkt, to obecnie trzeba wejść tu, w te krzaki, studzienka pomoże. Nauczeni przez Jędrykę i Lota chcieliśmy pokazać ładny widok. Wszystkie sceny w hełmie nakręcono w ciągu jednego 50 dnia zdjęciowego. Przynajmniej taki był plan. A wiemy to po wizycie w Łodzi. Ostatecznie jednak udanej. Dacie wiarę, że ekipa na planie miała mieć swoją prasę i wynajęty telewizor? Będziemy to wyjaśniać. Pobyt w Tucholi też nie był bezowocny. Kupiliśmy rekwizyt, kankę. A teraz chciałbym się do czegoś przyznać. Z czasem już po 1000 kilometrów i N tym dublu chyba zaczynam lepiej rozumieć Jędrykę i Lota. Ich filmowy zamysł. To, że położenie lokacji czasem nie ma sensu, wydaje się nie mieć znaczenia. W filmie najważniejsza jest historia, a cała reszta, łącznie z drugim planem i montażem, jest tylko narzędziem. Wszyscy siekają do wody. Ja nie, bo przecież potem wpadałem do niej. Tamto ujęcie było naprawdę ostatnie tego dnia. Jak zawodowcy. W tym miejscu chcielibyśmy raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w realizacji naszego filmu. Też tym niewymienionym w napisach. Ja dziękuję za cierpliwość. Artomince. To ja, Jorguś. Tak, ten Jorguś, który ponad 50 lat temu ukradł filmowemu ojcu karminadla i bez to mu się łobie odziąbił. Z Artominką umówiliśmy się, że następnym razem usmażymy rochatyńca w cebulce, bo mielone już nam się przejadły. Hotelowej kuchni też nie zjedliśmy, no wiecie, nie było forszy. Ale ostrość nie jest ustawiona. Przejdź w prawo. Razem pozdrawiamy chłopaków z Kartus i wszystkich fanów serialu. Tato się na ciebie doczekać nie może. Nie będziecie mu oglądać. O czemu, co nie wolno? No nie. Jasiu, ciebie się w głowie przewracał. Cała Polska ją oglądała. Polska, nie Polska, ale wy nie będziecie oglądać. Nie życa sobie.